Stef, mogłabyś przestać malować sobie usta? Serio, masz na sobie jakiś towar z szminki. Dziewczyny, poczekajcie chwilkę, prawie skończyłam. Stef, jeśli w tej chwili nie podniesiesz się z miejsca, to my będziemy spóźnione przez ciebie na lekcję. A czemu ty się tak malujesz? Przecież nie masz chłopaka. Dlatego to robię, żeby go znaleźć. A ty, Milana, czemu się nie pomalujesz? Przecież masz chłopaka. Co jest, boisz się, że szminka cię zajdzie, jak będziecie się całować z Kamilem? Stef, dzięki za troskę, ale u mnie się nie martw. Kamil lubi mnie nawet bez makijażu. Ale z makijażem możesz być ładniejsza. Tak jak ja. Słuchaj, Stef, makijaż to nie jedyna rzecz, która sprawia, że dziewczyny wyglądają ładnie. Okej, dziewczyny, uspokójcie się. Jesteście moimi psiapsi i wszystkie wyglądamy najpiękniej na kampusie. Uspokójcie się. Nie kłóćcie się o makijaż. Kurczę, chcę znaleźć chłopaka. Każdy ma kogoś oprócz mnie. Dobra, dziewczyny, skończyłam. Chodźmy. A te trzy znowu w szatni. Już skończyłyście się przebierać, jak widzę, więc pora opuścić szatnię. Bo robi się tu trochę tłoczno. Jak jest tłoczno, to tu nie wchodź, co za problem? Poza tym to jest szatnia dla dziewczyn, więc Milo nie powinien tutaj być. Spoko, Diana, chyba poczekam na korytarzu. Nie, Milo, ty zostaniesz tutaj ze mną. Jeśli ktoś nie wie, ja i Milo jesteśmy razem i będziemy chodzić ze sobą wszędzie razem. Gdzie Milo, tam i ja. Jeśli ktoś jest zazdrosny, to nie nasz problem. Czekaj, chodzicie razem do łazienki? Ha, 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 bardzo zabawne. Wyobraźcie sobie, jeśli mam na to ochotę, no to pójdziemy razem. Czekaj, serio? Na serio. Fuuu! Jana, średnio się tu czuję. Może serio pójdę poczekać na korytarz? Nie, Milo, ty będziesz wszędzie? Razem ze mną. Cały kampus powinien wiedzieć, że chodzimy ze sobą. Niech zazdroszczą! No to co? Zamierzamy tak patrzeć jedna na drugą, czy w końcu stąd wyjdziecie? My i tak zamierzałyśmy już wyjść. Bo zaraz zaczynają nam się zajęcia. Nie przez ciebie. Chodźmy, dziewczyny! No w końcu poszły. O, Kamil! Okej, dziewczyny, idźcie, dogonię was. Milana, pośpiesz się. Bo spóźnimy się na lekcję. Okej, pośpieszę. Hej, Kamil. O, hej, Milana. Pisałem właśnie do ciebie. Tak w ogóle, to czemu ode mnie nie odbierasz? Rany, Kamil, rodzice wczoraj zabrali mój telefon. Kurde, szkoda mi to słyszeć. Słuchaj, mam nadzieję, że to nie przeze mnie. To przez ciebie. Powiedzieli, że za dużo rozmawiamy przez telefon. Kurde, ale żenada. Jak będziemy gadać? Tylko na kampusie? Nie martw się, Kamil. Na 100% nie przyjdzie i oddadzą mi mój telefon. Znasz ich. Spoko, ale jak chcesz, to mogę pogadać z twoją mamą. Może z tatą? Nie, lepiej z mamą. O, Kamil, tu jesteś. Chodź, musimy pogadać. Hulk, nie widzisz, że jestem zajęty? Chodźmy, to ważne. Chodźmy. Dobra, Milana, do zobaczenia. No, Diana, wszyscy na kampusie wiedzą, że ze sobą chodzimy. Jest to idealny czas na pierwszy pocałunek. Milo, o czym ty do diaska mówisz? My nawet nie byliśmy na jednej randce. Normalnie chłopacy zapraszają dziewczyny do kina, dają kwiaty, a ty od razu chcesz się całować. No i co z tego? Nie rozumiem. Myślałem, że możemy się pocałować, a potem iść na randkę. Milo, coś mam wrażenie, że ty nigdy w życiu nie chodziłeś z dziewczyną. I nawet nie wiesz, jak zachowywać się w związku. Ja nie wiem? Miałem tyle dziewczyn przed tobą i każda chciała mnie całować tak szybko, jak tylko chciałem. Zapamiętaj raz i dobrze. Ja nie jestem jedną z twoich byłych. Tutaj, masz, trzymaj torbę. Teraz będę się przebierać. Przebierzesz? Wow, kurde, fajnie. Co? Będziesz tu tak stał i się na mnie gapił? No tak, sama powiedziałaś, że mamy być ze sobą wszędzie. Nawet w łazience. Milo, a co ty, głupi? Przecież to oczywiste, że z tym żartowałam. Wejdź za drzwi i poczekaj na mnie na korytarzu, aż się przebiorę. Diana, to nie fair. Zaciągnąłem mnie tutaj 5 minut temu, a teraz chcesz, żebym wyszedł. Gdybyś mnie tak nie wkurzył, to bardzo możliwe, że dałabym ci tu zostać. Ale tak... Wyjdź za drzwi! Mogę popatrzeć chociaż przez 5 minut? W życiu! Wyjdź! Dobra, spoko. O, Mandy, jeszcze tu jesteś? Wyrzucili cię z kampusu, co tu robisz? Co cię to obchodzi? Ty mnie wyrzuciłeś! Nie, nie tylko ja. Wszyscy cię wyrzuciliśmy. Tam. Odejdę jak będę chciała. Dobra, nieważne. Mam dla ciebie dobrą ofertę. Spodoba ci się. Co? Jaką ofertę? W skrócie proponuję ci chodzenie ze mną. W zamian pogadam z ludźmi, żeby pozwolili ci zostać. Co myślisz? Co? Chodzić z tobą? Ty tak na serio? Wolę opuścić kampus. Nie będę się powtarzał. Zgodzisz się? Zostajesz na kampusie i chodzisz z najfajniejszym ziomem. Ze mną mam na myśli. Odmówisz? Wiesz, co się stanie. To jak będzie? Nie mam dużo czasu. Chciałabym powiedzieć, że o tym pomyślę, ale powiem... Wypad, frajerze, bo inaczej pogadamy. Dobra, dobra, ale pomyśl o tej ofercie. I patrz, Kamil. Ktoś powiedział, że Milo jest dobrym kolesiem, fajnym przyjacielem i że można mu ufać. A tu patrz! Znika od razu, kiedy Diana chce z nim chodzić. Dobra, Hag, przyznaj, że jesteś po prostu zazdrosny, że Diana wybrała Milo, a nie ciebie. W ogóle widziałeś? Mandy jest cały czas na kampusie. Nieważne. Mówisz, że jestem zazdrosny o jakiegoś Milo? Hulk, przyznaj, jeśli Diana chciałaby z tobą chodzić, też byś w to poszedł, tak samo jak Milo. W życiu! Nigdy nie wymieniłbym przyjaciół na dziewczynę. Ta, jasne. Ziomy, gracie? Ja też. O, nasz zaginiony kumpel jest z powrotem. To powiedz nam, jak to jest być pod władzą Diany? Ha? Przestań zazdrościć. Diana jest po uszy we mnie zabujana. Powiedziała, że nigdy w życiu nie poznała takiego fajnego gościa jak ja. O, dobra robota, Milo. Milo, kogo ty okłamujesz? Ona nie lubi chudych kolesi z kucykami jak ty. Właśnie, że lubi. Nie uwierzycie, co razem robiliśmy. Co? Chodziliśmy korytarzami, trzymając się za ręce, a potem... weszliśmy do szatni dziewczyn. Do szatni dziewczyn? Chłopacy nie mogą tam być. Ja mogę, bo Diana powiedziała, że jesteśmy parą. I musimy być razem, zawsze i wszędzie. Co? Nawet w łazience? Tak, nawet w łazience. Tak, nie wciskaj nam kitu. Pewnie nawet się nie całowaliście. Serio, Milo? Całowaliście się w ogóle? Jasne, że tak. Sama tego chciała swoją drogą. Ale z ciebie szczęściarz, Milo. Hulk za nią latał i go odrzuciła. Ja za nią nie latałem. Sama za mną latała. Dobra, idę ją pocałować. Swoją drogą, ona teraz czeka na mnie w szatni. Nie mówcie nikomu, bo ufam wam. Wiem, gdzie jesteście. Ej, Milo! Co? Szatnia jest tam. Więc Hulk, co o tym myślisz? Milo to wymyślił, nie wierzę mu. Maleńka Dee nie pocałowałaby Milo. A i ogólnie pewnie wykorzystuje go, bo jest siostrzęciem pana Maxa. Kurde, Hulk, masz rację. O, hej Angie. Nie mów, że czekasz na mnie. Bańka, co do diaska? Gdzie Dylan? O, jest nam w siłowni. Okej, wyjdź. Co, latasz za bogolem? Nie twoja sprawa. Mówiłam, żebyś poszedł. Dobra, dobra. O, hej Angie, czekasz na mnie? Hej Dylan. No tak, chciałam się zapytać, jak się dzisiaj czujesz? Jak może się czuć najbogatszy nastolatek? Są pieniądze, jest dobrze. Fajnie, cieszę się. A ty nie chcesz się zapytać, jak ja się czuję? Dobra, jak się masz? Źle, nie mam chłopaka i się strasznie nudzę. Chłopaka? A co z Puzlem? Nie jest moim chłopakiem, rozstaliśmy się. I w ogóle, jak byliśmy razem, nie obchodziłam go w ogóle, nie dawał mi prezentów. O, nie rozumiem, jak można chodzić z taką fajną dziewczyną i nie dawać jej prezentów? Ty co? Chcesz przez to powiedzieć, że mnie lubisz? Tak, chyba. W ogóle... mam do ciebie prezent. Wybieraj. To dla ciebie. Co? To dla mnie? Mogę wybrać nowego iPhone'a? Tak, lubię dawać prezenty. I ciebie też lubię. Dobra, to wezmę tego. Dylan, ty jesteś taki dobry i taki miły. Ja i dziewczyny dzisiaj idziemy na miasto. Jeśli chcesz, możesz iść z nami. Z taką ładną dziewczyną? Na pewno. Do wieczora! Panie Max, nie zamierzam zapisać się na jogę. Jestem wystarczająco giętki. Dobra, Bańka, koniec dyskusji. Musimy przecież stworzyć grupę. Panie Max, dlaczego ja? Proszę zmusić drużynę Puzla. Oni nie mają co robić, tylko zaczepiają. Jeśli chodzi o puzzle, to rozwiąże ten problem. Ale ty i tak masz iść na jogę. Jest dobra dla twojego zdrowia. Dobra, to wszystko. Jestem zajęty. Panie Max! Bańka, ty co, głuchy? Nie słyszałeś, co powiedział pan Max? Jest zajęty. Wyjdź! O, pupilek nauczyciela. Panie Max, musimy porozmawiać o czymś ważnym. Mandy, coś się stało? Myślę, że ludzie na kampusie przestali stosować obowiązujące zasady. Ta, zauważyłem, Mandy. Tak więc proponuję siebie na administratorkę. Będę kontrolowała wszystko, co dzieje się na kampusie i zgłaszała to do pana. Mandy, całkiem dobry pomysł. Sam potrzebowałem asystentki i będziesz sprawdzała rozkład zajęć. Okej, zgoda. Ale musi pan powiedzieć całemu kampusowi, żeby wiedzieli, kogo słuchać i kogo się bać. Dobra, poinformuję teraz wszystkich na zajęciach. Panie Max, dziękuję. Benz, pamiętasz, że idziemy dzisiaj do klubu? Będzie fajnie. Pewnie, że będzie. Czekam cały dzień. Ta, mam nadzieję, że znajdziemy tam jakieś fajne dziewczyny. Mam dość latania za Angie. Ona tylko przynosi problemy. No. Nie uwierzysz, dał mi nowego iPhone'a. Właśnie przez niego dzwonię. I powiedział, że jestem bardzo fajna i że mnie lubi. O, Angie, hej. Jak się masz? Czemu jesteś taka szczęśliwa? Co, Bogol znowu dał ci pieniądze? Nie wasza sprawa! Dajcie mi iść! Idź! Czy ja ci zabraniam? Okej, Puzel. Czego chcesz? Mów, nie mam czasu! Chciałem tylko powiedzieć, że dzisiaj z chłopakami idziemy do klubu. Możesz też iść, jeśli chcesz. Puzel, nie zgodziliśmy się czasem, żebyśmy poszli sami? I poszukali nowych dziewczyn? Że co? Co ty, Benz? Mówiłem ci, że idziemy do klubu z Angie. Nie, Puzel, nie umawialiśmy się tak. A, więc chcesz nowych dziewczyn? No to idź do klubu i znajdź sobie dokładnie taką, jaką chcesz. Tango, możesz zamknąć czasem buzię? Puzel, ja jestem Benz. Nieważne. Puzel, no przestań, co ty robisz? O, kim jest ta ładna dziewczyna na kampusie? Czy ona nie chce iść na randkę z najfajniejszym ziomem na kampusie? Bańka, jesteś słodki, pyzaty, ale nie w moim typie. Co? Nie jestem twoim typem? Żadna dziewczyna nie przechodzi koło mnie obojętnie. Wszystkie chcą ze mną chodzić. Co, Bańka? Serio? Jesteś najfajniejszy na kampusie? Śmiesz to wątpić? Dziewczyny, patrzcie, Bańka już flirtuje z nową. Nie da sobie już spokój. To nie zadziała. O, dziewczyny, hej, przyszłyście za mną? Nie mogę iść dzisiaj do kawiarni z wami. Mam plany z Ponką, Sorka. Co? Ponka, nas to nie obchodzi. To co, idziemy na randkę? Teraz to dla mnie jasne. Nie jesteś taki fajny, ale cały czas cię lubię. Więc Ponka, jeśli mnie lubisz, chodźmy ze sobą, pocałujemy się. Hej, Bańka, nie przeginaj. Muszę się zastanowić. Dobra, myśl szybko. W ogóle widziałem fajną pizzerię niedaleko. Mogę cię zabrać. Wiem, że strasznie uwielbiasz pizzę. Pizzę? Skąd wiesz, że ją uwielbiam? Zawsze wiem, co lubi dziewczyna, którą lubię. Na razie, mała. Bańka, gdzie ty idziesz? Usiądź, lekcja się już zaczyna. Dobra, ludzie, szybko, wchódźcie, wchódźcie. Klasa się nie rozciągnie. Proszę, szybko, szybko, szybko. Przestań liczyć swoje pieniądze, szybko. Lekcja się zaczęła. Ludzie, proszę was. Co, bogaczu? Skończycie się pieniądze? Nie martw się, nigdy mi się nie skończą. Mam ich dużo. Słuchaj, Kamil, zauważyłeś? Pan Max coś nie ma humoru. Ta, zauważyłem. Pewnie zaraz wyskoczy z jakimiś nowymi, głupimi zasadami. Diana! Uśmiech! Zrobimy selfie na mojego nowego iPhone'a. Angie, przestań robić zdjęcia. Rozumiem, że masz nowego iPhone'a, ale lekcja już trwa od dawna. Moi drodzy, słyszałem, że cały czas łamiecie zasady na kampusie. Mam tego dość. Zdecydowałem się podjąć ostateczne środki. Panie Max, co? Znowu pan naskarży naszym rodzicom? A co takiego zrobiliśmy? Panie Max, proszę nie mówić mojej mamie. Ona już nigdy mi nie odda telefonu. Moi drodzy, tym razem będę musiał poinformować waszych rodziców o waszym zachowaniu. A moja nowa administratorka mi z tym pomoże. Administratorka? Tak, dobrze słyszeliście. Moja nowa administratorka. Wejdź, Mandy. Dobra wszyscy, mamy nowe zasady na kampusie. Teraz już nie możecie używać telefonów podczas zajęć, więc oddajcie wszystkie telefony mi. Co? Nie oddam mojego nowego iPhone'a, dopiero go dostałam. Wow, Kamil, Wendy jest naprawdę cwana. Ta, stała się pupilkiem pana Maxa. Ej, ziomy, napiszcie w komentarzach, czy możecie używać telefonów w szkole? Zostawcie lajka, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie dzwoneczek i wszyscy pa pa!